Hej, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Command & Conquer Red Alert w edycji odświeżonej. Dobra, lecimy do Polski, a czas leci. A skoro czas leci, nie przedłużajmy, zaczynajmy i zobaczmy, co nas czeka. Okej, Sowieci planują atak bombą atomową na Londyn. Ich silosy znajdują się na wyspie, do której jest tylko jeden punkt dostępu na strzeżonej plaży. Mogliśmy przetransportować wojska lotniczo, ale wyrzutnie rakiet ziemia-powietrza na sąsiednich wyspach nam to uniemożliwiają. Jedyna nasza szansa to chronoczołg. Skorzystaj ze zdolności czołgu do chronoprzesunięcia i zniszcz kopuły radarów sterujących wyrzutniami rakiet. Kiedy to załatwisz, przybędzie tania, żeby zmiękczyć obronę dużej wyspy. Kiedy zasilanie będzie wyłączone, przyjedzie MCV, który pomoże ci zniszczyć wyrzutnię rakiet. MCV, czyli baza. Okej, ale tutaj nikim nie kieruje. Żadne czołgi. Zostaw. Zostaw naszą tą. Okej, weźmy sobie to, to pewnie kasa. Dobra, mamy trochę więcej kasy. Okej, no ale teraz tak, chronoczołgi muszą się naładować. I tak naprawdę nie wiemy, co czeka nas na po drugiej stronie. Ale fajna wyjściówka w ogóle, jeden i drugi chronoczołg się pojawiają i zaczynamy zabawę. Więc uważam, że to jest bardzo spoko. No i widzę, że na budynki chronoczołgi też robią swoje. Gorzej, że tak powiem, w walce ze zwykłymi czołgami, tak? Uważam, że no, że są trochę, może nie zbyt tanie, ale zbyt miękkie. No, uważam, że czołg ciężki jest wytrzymalszy od chronoczołgu. No i niestety, ale trzeba po prostu uważać w takiej bezpośredniej walce. No jak coś, no to się steleportujemy z powrotem i będziemy myśleć, co dalej, więc... Aj, niedobrze, niedobrze. No mamy rakiety, rakiety są o tyle fajne, że się potrafią teleportować, więc to jest akurat plus. Tutaj tak samo mógłbym się teleportować, ale myślę, że dobrze jest zniszczyć obstawę jakąkolwiek tutaj mają. Ale widzę kolejną wadę chronoczołgów, mimo że są, że tak powiem, bardzo, bardzo sympatyczne, mają strasznie mały zasięg widzenia, no ale jak to wiadomo, coś za coś. No dobra, jakby coś się działo, to zawsze możemy się wyteleportować z powrotem na tą wyspę. Wow, za daleko. Dobra, muszę to na spokojnie zrobić. Nie ma sensu się śpieszyć. Dobra, tutaj mamy pierwszą kopułę chronoradaru. Zniszczmy może to, tym chronoczołgiem może sobie odkryjmy trochę. A, to sobie możemy strzelać i niszczyć to. Pewnie tania przyleci w helikopterze, z tego co się spodziewam. Aha. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. Affirmative. A wjedźmy sobie na niego. O ile się uda. Zniszczmy kopułę radaru rzeczywiście. Okej, mamy inżyniera. Może inżynier powinien ją przejąć. A to przejmijmy ją w takim razie, a nie zniszczmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, mniej więcej mapa. Mniej więcej wiem, jak wygląda, ale to tak bardziej mniej niż więcej. Okej, radar został przejęty. A radar musiał chyba zostać przejęty. Wow, dobra. Zaczynamy. O, jest zaleta chronoczołgów. Się zastanawiam, czy to nie było lepsze rozwiązanie właśnie na przejęcie radaru, niż tak naprawdę
zniszczenie go, ponieważ odkrywamy tutaj te elektrownie, więc to jest coś ciekawego moim zdaniem. Pracujmy się może, żeby nie dostawać od swoich rakiet. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie. Okej, tutaj mamy chyba leczenie. Tak, tutaj mamy leczenie, świetnie. Super misja! To jest lewy dolny róg z tego co widzę. Tu mamy prawy dolny róg, lewy dolny róg. Naprawdę świetna misja. No i teraz raczej nie będą już mieli możliwości. Ale to super, bo to też o to powinno przynajmniej. Okej. Powinno też moim zdaniem wieżyczki Tesli im odciąć. Dobra. Mamy tanie w takim razie. Boję się, żeby tu jakiego psa nie było. Wezmę się, na razie nie wycofam, bo jeszcze jeden manewr chcę zrobić tymi chronoczołgami. A mianowicie teleportnąć się tutaj. Na razie tania może niech poczeka. To jest strasznie, strasznie ryzykowne tak naprawdę, bo... obawiam się... Oho... Dobra, ucieknijmy przed tym czołgiem. Nie będziemy z nim walczyć. Uważam, że to nie jest konieczne. Zrobimy sobie przelotkę. Widzę, że ten czołg ma pilnować mostu i koniec. Nawet nie zwróci na nas uwagi. Tutaj mamy chyba leczenie kolejne. Ja uważam, że to spoko, ale... ale w takim wypadku można byłoby rzeczywiście coś powalczyć z tym czołgiem. Albo przynajmniej spróbować zniszczyć most, żeby nie mógł się z powrotem tutaj przydostać. Nie wiem, czy taki manewr mi się uda tutaj od tyłu. Uda mi się chyba. Cofnijmy, cofnijmy. Widzę, że ten czołg stoi, czy chce, czy nie chce. Już nie wiem, czy ten most powinienem niszczyć, tak naprawdę. A czołg mogę zaatakować? Okej, dobra, zniszczymy ten czołg, bo wychodzi na to, że ten czołg szybciej zniszczymy niż most. Tego piechura. Dobra. Tutaj mamy leczenie, nie wiem jak z tym leczeniem, czy chcemy go od razu odpalać, czy nie. Ale myślę, że sobie go odpalimy, że nie będziemy za bardzo jakoś zwlekać. Tutaj mamy gdzieś pewnie koniec mapy za niedługo. Boję się po prostu, żeby zaraz Tania nie wpadła na ileś tam psów. Okej, wygląda to nie najgorzej. Podjedźmy sobie, zwiedźmy sobie, może tu jest jeszcze coś ciekawego. Dobra, jak i tak tanie dorwie pies, to... wow! A to co to jest? Wrogi śmigłowiec. Nie wiem, do czego jest ten wrogi śmigłowiec, ale jeżeli to jest wrogi śmigłowiec, to go z chęcią powinienem rozwalić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba ma, że ma służyć w jakiś dziwny sposób do ewakuacji. Ale nie jestem tego pewny. Ale chyba nie. Chyba, na pewno nie. Okej, pytanie, czy ta wieżyczka Testy dalej strzela? Myślę, że ona jest teraz nieszkodliwa, to nie będziemy za bardzo się nią przejmować w jakiś tam specjalny sposób, ale chronoczołgami sobie pojedziemy dalej. Tania będzie je asekurować od strony walki z piechotą. O, cofamy, cofamy, cofamy! Dobra, poszło pękło. Okej,
Dobra, tutaj sobie Tania podłoży ładunki, bo Tania wiadomo, że jest mistrzem w podkładaniu ładunków. Okej, zniszcz dwa silosy rakietowe. Teraz muszę jeszcze zniszczyć dwa silosy rakietowe. Dobra, MCV mamy tu. Mam tylko nadzieję, że tu nie będzie żadnego psa. Dobra, widzę, że jest. Dobra, mamy MCV, to myślę, że możemy się tutaj rozbijać od razu. Myślę, że nie jedziemy nigdzie dalej. Dobra, elektrownię wiadomo, na samym początku musimy wybudować. Cieszy mnie to, że mamy strasznie dużo zasobów. To bardzo dobrze wróży. To weźmy sobie Tanie tutaj, może nie tutaj, tutaj sobie zrobimy raczej obronę. Dobra, podjedźmy sobie tym czołgiem tam, jak coś to zrobimy szybkie wycofanie. Dobra, wyjedźmy sobie tutaj z tym, rafinerię sobie gdzieś u góry wybudujemy. Czołgiem sobie pozwiedzamy. Dobra, ale mamy radar w ogóle, więc wystarczyło wybudować tylko zasilanie. Żeby mniej więcej widzieć, jak wygląda mapa. No, mapa wygląda całkiem ciekawie. No i teraz zasadnicze pytanie. Ile żniwiarek? Jedna czy dwie? Normalnie to chyba wydaje mi się, że dwie to powinno być ok. Ale nie wiem. Tego jeszcze. Dobra, tutaj mamy teren w miarę bezpieczny. To myślę, że ten chronoczołg może jechać tutaj nieco pozwiedzać. Tania niech sobie może tutaj przejdzie na razie na dół. Dobra, tutaj rafinerię. Myślę, że koszary sobie wybudujemy gdzieś tutaj. Jednak widzę, że przejęcie tamtego radaru to był bardzo dobry ruch. Zaawansowaną elektrownię sobie teraz wybudujemy. Przyda mi się tutaj. Okej. Dobra, tu sobie ją wybudujemy. Wybudujmy sobie teraz najważniejsze co fabrykę. Jakiś żołnierzy. Okej, nie mogę jeszcze budować tych do naprawy chronoczołgów. Dobra, ale myślę, że nie będę tutaj kombinował. Tym najwyżej coś pokombinuję. Wezmę sobie tutaj, przejadę na górkę. I zobaczę, jak wygląda sytuacja. Okej, widzę, że tutaj też mamy. Wow, w ostatniej chwili. Dobra, wygląda to nie do końca dobrze. Wygląda to nie do końca dobrze z tego, co widzę, bo widzę, że tutaj jest jakiś wróg. Dobra, ten widzę, że zbiera na potęgę jeszcze te jednostki. Wybierzmy od razu warsztat naprawczy i wybierzmy może... Zastanawiam się właśnie, czy... Dobra, zbieracza rudy wybierzemy w takim razie. Dobra, teraz jak powinien wypakować, nie powinno być jakiś tam super strat. Jak to wybudujemy warsztat naprawczy, to wydaje mi się, że będzie można wybudować. Aczkolwiek nie jestem pewny w 100%. Mechanika, tak. Można wybudować mechanika. Okej, widzę, że Tania musi się wziąć tutaj do roboty. Może harwester wystarczy. Okej, chyba jednak Tania będzie mi potrzebna w pierwszej kolejności. Harwester niech sobie jedzie od razu po to. Dobra. Mamy jednostkę mechanika. To możesz się tutaj... teleportować pod mechanika. Mechanik niech tutaj naprawi, a my sobie zbudujemy może czołgi średnie standardowo. Dobra, ten mechanik jest super ważny. Wycofamy sobie go tutaj gdzieś, myślę. Czołgi zawsze będą mogły się podteleportować pod niego. Dobra, mamy pierwszy czołg. Okej, i potrzebujemy silosów. Dobra, wybudujmy sobie parę silosów, bo czemu by nie? Mamy dwie żniwiarki, więc parę silosów się przyda. Parę czołgów średnich również się przyda. Zaawansowana elektrownia też się przyda. Mam nadzieję, że nie będą atakować jakoś szybko.
Dobra, zaawansowaną elektrownię sobie wybudujemy. A tutaj nie damy rady. A tutaj damy radę, myślę. Dobra, kopułę radaru mamy, centrum technologiczne w takim razie. Kolejny czołg. Będziemy mogli produkować chronoczołgi, więc to jest dobra informacja. No i dobra, zobaczmy, jak wygląda tutaj sytuacja dalej. Tak jak widzę, że i V2 i wszystko. Dobra, zbudowaliśmy konstrukcję. Centrum technologiczne. Dobra, to jest dobra, widzę, że nasza baza jest za to. Wow, ale tutaj to tego się nie spodziewałem. Dobra, to w takim razie tutaj musimy wybudować nie wieżyczkę, zaawansowany bunkier. No mechanika. Dobra, właściwie to wszyscy możecie pod mechanika sobie podjechać. Sobie tu ze dwa zamaskowane bunkry wybudujemy. Okej, widzę, że jednak wybudowanie tak naprawdę dwóch harvesterów, w sensie dwóch zbieraczek, było rozsądnym ruchem. Dobra, widzę, że jednak czołgi średnie są super. Są dużo, dużo szybsze. Ale widzę, że jednak chronoczołgi to jest jednak przewaga. Generator generator szczelinowy tworzy na mapie zasłonę. Dobra, fajny jest generator szczelinowy, ale do tego to ja potrzebuję, podejrzewam, paru... paru elektrowni, to takich dość mocno zaawansowanych, ale to tu sobie gdzieś u góry zbudujemy. Tu u góry sobie zbudujemy może zabudowanie, żeby do nas nie mogli dojść. Widzę, że ta misja wydaje mi się, że będzie trochę dłuższa. Być może się mylę, być może nie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy zaczną nam robić naloty, czy też nie. Dobra, wybudujmy sobie może jeszcze trochę czołgów. O, widzimy, możemy budować więcej chronoczołgów, to jest dobra wiadomość. Okej, zróbmy sobie jakieś zamaskowane bunkry tutaj, jakby nagle postanowili przychodzić od góry. Dobra, nasza baza gdzieś jest atakowana, ale nie widzę gdzie nawet. Dobra, zamaskowane bunkry sobie postawmy gdzieś tutaj u góry na zmianę z wieżyczkami. No i co? I nie mamy zasobów już, niestety, ponieważ widzę, że kryształy się skończyły na mnie, co? Dobra, spróbujmy tutaj nieco pozwiedzać, zobaczymy, może tam gdzieś są kryształy jakieś. Na razie widzę, że zacząłem się zbroić na maksa, niekoniecznie rozsądnie, być może. Dobra, widzę, że tutaj też stosują na nas. Niezbyt ładne zagrania, ale te powiem, może strzelać chyba do tych. Dobra, weźmy sobie tu naszego mechanika, żeby tam nie jeździć za każdym razem.
base is under attack. Dobra, wiem, że nasza baza jest zaatakowana. Okej, gdzie mamy zaawansowane bunkry? Mamy gdzieś reinforcement. Yes, sir. Aha, gdzieś tutaj nas dopadli i nam zniszczyli radar. Okej. Dobra, czyli widzę, że jednak idą na całego. Yes, sir. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Widzę, że jednak idą na całego. Trochę mnie to niepokoi. Widzę, że kombinują jak ile się da tylko. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Dobra, weźmy sobie tą żniwiarkę, użyjmy do zbioru tego. Okej, widzę, że bunkier nam niestety zniszczyli, ale to nic. Okej, włączmy naprawę tego wszystkiego. Tania tutaj widzę działa, ale tak na pół gwizdka nazwijmy to. Zróbmy sobie tutaj przeciwlotnicze przede wszystkim, ale do przeciwlotniczych... A nie, możemy, tylko że w pierwszej kolejności kopułę radaru i to niech sobie będzie nasza jakaś tam obronna... Ojej, ależ te migi mnie zaczynają irytować. Mogłem działo wybudować w pierwszej kolejności, nie zauważyłem, że mogę to zrobić w ogóle. Zastanawiam się nad kolejną żniwiarką. Nie wiem, czy to będzie konieczne w pierwszej kolejności, ale najpierw sobie wybudujemy parę dział przeciwlotniczych. Dobra, mechanika sobie wycofamy gdzieś tutaj, myślę. A one odlatują stąd. Myślę, że jak tutaj zacznę budować działa przeciwlotnicze, to powinno być wystarczająco dobrze. Zwiedźmy sobie nieco. Ty, panie kolego, zbieraj może jednak te kryształy. Widzę tutaj V2. V2 mnie tutaj irytuje. Nie! Straciłem chronoczoł. Sobie wybuduję jeden, chociaż to jest bardzo, bardzo droga inwestycja. Dobra, dopóki nie zbadam terenu, może chronoczołgi niech sobie siedzą na spokojnie w bazie. Tutaj dobuduję więcej trochę dział lotniczych. O, mam kilka tych czołgów, z tego co widzę. Kurczę, czuję, że ta wieżyczka testi załatwiła mi jakieś reinforcements, co mnie strasznie denerwuje. O, kogo ja tu widzę? Żniwiarki wroga, jaszczy. Aż trzy żniwiarki wroga, spoko. Dobra, napraw to. Dobra. Co ja dalej potrzebuję? Tutaj myślę lepszą obronę zrobić. Przy mamutach... Oho! Przy mamutach tak, strzał i ruch. Ale nie w momencie, kiedy wszystkie żniwiary są. Znaczy nie w momencie, nie przy działku testy, nie? Czy działku, w sensie nie działku, tylko... Wieży testy. Dobra, to sobie wybudujmy... Zamaskowane bunkry, jakieś turety. Dobra, tutaj obronę myślę mamy u góry całkiem zacną. No to co? Kolejna żniwiara by się przydała. No tu niech sobie naprawia te czołgi. Zaraz by się trochę więcej czołgów mimo wszystko przydało. Gdzie te żniwiary jadą i czemu ich tu jest tak dużo? Unit ready.
Construction complete. Dobra. Zbroimy się w takim razie w bunkry, w wieżyczki. Działka przeciwlotnicze. Strasznie dużo widzę żniwiarek tutaj jest niestety. Spróbujmy wyciągnąć wszystkie kryształy. Construction acknowledged. Vehicle reporting. Affirmative. Dobra. Sobie spróbujmy zrobić jeszcze mocniejszą obronę. Zamaskowany bunkier. Powinno nas na to być stać. Acknowledged. O, myślę jeszcze o chronosferze, tak naprawdę, żeby zacząć ją budować. Czołgów mamy trochę. Dobra, ale ty jeździ też tutaj zbierać. Ale nie wiem, czy to jest teraz dobry pomysł, żeby chronosferę... Okej, generator szczelinowy miałem wybudować, żeby zasłonić to wszystko tutaj, co jest. Aha. Widzę, że robią nam naloty i to od tyłu jeszcze. Spoko, mamy tanie, więc może być ciekawie. Tania powinna sobie tutaj z nimi dać radę bez większego problemu. O, tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy, że mnie tutaj od góry spróbują z nimi zaatakować. Ale wychodzi na to, że jednak próbują. Budujmy sobie drugi na przykład tutaj. O, i powinno być całkiem przyjemnie. A tutaj sobie postawimy kolejny zamaskowany bunkier. Yes, sir. Dobra, tak sobie widzę, że... Widzę, że generator chyba robi swoje. Coś tak czuję. Być może się mylę, być może nie. Postawmy tutaj. Wróćmy z Tanią tutaj. Druga fabryka by się przydała. Myślę, że można rzeczywiście coś pokombinować z chronoczołgami, ewentualnie ze zwykłymi czołgami. Mamy mało tych czołgów. Tak, tylko nie na tanie, Gdzie ty w środek bazy mi lecisz, żniwiarko? Żniwiarka, która mi wlazła do środka bazy, wredna żniwiarka. Dobra, drugą fabrykę sobie postawmy też tutaj. Teraz czołgi średnie, chronoczołgi, cała reszta powinna się nieco szybciej budować. Widzę, że tutaj jest cała afera, cała armia widzę, że tutaj idzie niestety. Dobra, próbowali przynajmniej wejść do środka, do bazy, nie wyszło im, jak widać. Dobra, widzę, że dalej coś kombinują i próbują mi... załatwić bazę, ale coś mi to nie wychodzi. Natomiast boję się o mojego mechanika. Dobra, zniszczmy im te traki, bo mnie zaczynają irytować. A z tymi chronoczołgami to się muszę jeszcze zastanowić. One są naprawdę drogie w utrzymaniu. Traki widzę, wykorzystują i niszczą całą moją infrastrukturę. Trochę mnie to irytuje, nawet bym powiedział, że bardzo mnie to irytuje. W sensie nie infrastrukturę, tylko... O nie, tutaj mamy już wieże Tesli. Ja mogę śmigłowce budować, mogę, spoko. Może mogę też chronosferę budować. Acknowledge.
Kurczę, za blisko. Za blisko tutaj stoi niestety. Zniszczyć się to może w takim razie. Tą V2-kę. Sobie zrobimy polowanie na nich. Dobra, mechanika sobie dajmy tutaj koło Tani. Najlepiej. Dobra, śmigłowce sobie zrobimy może tutaj, z tyłu. Nie wiem, czy w ogóle budowa śmigłowców w tej planszy jest opłacalna tak naprawdę. A to się okaże. Na razie chcę zniszczyć im wszystkie żniwiary. Widzę, że zrobili atak ekonomiczny dość mocno na mnie. I to nawet całkiem nieźle wyszło z tego, co widzę. Dobra, jakąś jednostkę straciłem niestety. Ileż oni mają tych żniwiarek w ogóle, to ja tego nie kumam. 5, 6, 7. Mnóstwo. Żniwiarek czołgów. Szczerze? Nie wiem, czy dobrze kombinuję, żeby po prostu ich ekonomicznie spróbować rozwalić. No ale może jest to jakiś plan. Spróbujemy im rozwalić tyle żniwiar, ile się da i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Że oni nowe czołgi dosyłają cały czas. No z czołgami niestety, ale muszę walczyć. Ze wszystkimi muszę walczyć tutaj z ich strony. A zaraz pojedziemy sobie do naprawy, myślę. Mam nadzieję, że ten mój mechanik gdzieś tam jeszcze jest. Czyli widzę, że znowu idzie tabun ludzi. Na bieżąco budują te żniwiarki. Mogę w ogóle budować złodzieja? Nie mogę, niestety. Ciekawe, czy mają psy w ogóle, tak z ciekawości. Aha, V2-kę widzę, przysłali. Dobra, to jej się szybko pozbędę. Czołgi średnie jednak chyba najlepsze. O, widzę, że kolejną V2-kę przysłali. A nie wiem, co oni mają z tymi żniwiarkami. Mają tyle żniwiarek, że to się po prostu w głowie nie mieści. Widzę, że nie wiem, dobudowują je, czy ja? Muszę się cofać po prostu. Muszę się wycofać do mechanika, bo żniwiarek jest tutaj mnóstwo. Co tu się właściwie dzieje? Czemu oni strzelają do moich? Że nasza baza jest zaatakowana. Aha, może dlatego, że wybudowałem generatory szczelinowe i oni mają teraz problem z tego, co widzę. Żeby zobaczyć w ogóle, co my mamy w bazie i dlatego postępują, jak postępują, a nie inaczej. Może tak jest, może nie, nie wiem.
Acknowledged. Dobra. Insufficient funds. Yes, sir. Awaiting orders. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Our base is under attack. Awaiting orders. Affirmative. Affirmative. Prepare. Reporting. Acknowledged. Dobra, naprawmy to wszystko. Widzę, że tutaj mamy niestety, ale zero zasobów. Też trochę słabo. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Acknowledged. Czyby to i były jedne z ostatnich żniwiarek? Unit ready. Yes, sir. Tak, że się nie dowiemy. Acknowledged. Waiting orders. Ale wiem, że mamy tu mechanika, którego moglibyśmy. Chociaż ja wiem, czy jest sens. Abym to raczej chciał naprawić. Ewentualnie dodać tutaj jeszcze może jakąś wieżyczkę. Widzę, że atak żniwiarek ustał z ich strony. Została sama piechota, tak naprawdę. Construction complete. Więc to jest dobra informacja. A nie, jednak mają kolejne żniwiarki. A ja straciłem właśnie zasilanie w postaci radaru. Szkoda trochę. Aha. Dobra, wybudujmy sobie w takim razie kolejną zaawansowaną elektrownię. Spróbujmy sobie w takim razie mamuta w pierwszej turze dojechać. Dobra, mamut obrywa. Muszę pamiętać o tym też, że mamut się potrafi leczyć. Acknowledged. Ja widzę, że z tej strony próbują mnie też zajechać. Acknowledged. No tutaj na szczęście tylko V2. Acknowledged. V2 wiemy, że też potrafi swoje, że tak powiem, 3 grosze dorzucić. Affirmative. Awaiting orders. Affirmative. Wow, co tu się dzieje? Dobra, ponaprawiajmy to wszystko, za czym to wszystko podupadnie. Ale widzę, że naloty przestali na mnie robić. Więc to jest dobra wiadomość. Dobra, wybudujmy kolejną zaawansowaną elektrownię może. Przyda się na pewno. I sobie zwiedźmy wreszcie trochę teren. Ok, reinforcements. I tu mamy reinforcements, ale wieżyczka Tesli niestety pozbędzie się naszych reinforcements i to jest trochę smutne. Więc my się zemścimy na czołgu mamut. I mam jeszcze taki plan w ogóle. Nie wiem, czy to jest dobry plan, czy nie dobry plan. Ale mam taki plan, żeby wysłać tutaj trochę ludzi pod tytułem piechota. Training. Silosy needed. Unit ready. Training. Tak, silosy potrzebne, to możemy wybudować chrono czołg zawsze. Bo silosy zaraz nie będą potrzebne, a pamiętamy, że czołgi nam się budują szybko teraz, ponieważ mamy dwie fabryki, więc idzie całkiem przyjemnie. Dobra. Okej, mamy tutaj naszą ekipę. Nasza ekipa sobie podejdzie tutaj. Ok, czyli tutaj mieli też jakieś resztki z tego, co widzę, zapasów. Aj, zapomniałem, że tutaj też mają wieżę Tesli. Ja widzę, że dość mocno atakują z tymi wieżami Tesli. Tutaj by się przydało postawić może kolejne lądowisko śmigłowca, a to sobie zniszczymy. Wjedziemy sobie tutaj w momencie, kiedy śmigłowce zrobią swoje. Bo prawdopodobnie budynek będzie naprawiany, więc trochę jednostek stracę.
A tutaj nie ma się czym bać, czego bać, u góry, bo mamy dość dobrą obronę, tak mi się przynajmniej wydaje. O, jak pięknie. No to teraz posiłki jakieś do nas dotrą. Mam nadzieję przynajmniej. Construction complete. Ready and waiting. Dobra, postawmy sobie kolejne lądowiska. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Acknowledge. 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 Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Affirmative. Dobra, wróćmy sobie tutaj. Chrono czołgami teleportujmy się tutaj na razie. Mechanikiem sobie podejdźmy tutaj może. Budujmy kolejne lądowiska dla śmigłowców. Mechanikiem zacznijmy naprawiać. Dla mechanika wybudujmy medyka może. Niech mechanik sobie stanie tutaj w środku może. W sensie tutaj, okej. Okay. Wybudujmy dla niego medyka może, to też byłoby spoko. Okej, mamy kolejne miejsce ze śmigłowcami. Wybudujmy może kolejne miejsce z działami. Medic reporting. Yes, sir. Affirmative. Medic reporting. Reporting. Acknowledged. Okej, widzę, że tutaj jakieś wsparcie przyleciało, ale myślę, że Tania z bunkrem zrobią tutaj porządek. Building. Reporting. Agreed. At one. Mechanik tutaj widzę naprawia wszystko. Widzę, że tutaj znowu wybudowali harwestery. Trochę mnie to niepokoi. Yes, sir. Construction complete. Dobra. Wyeliminowani. No myślę, że zaraz by można było coś pomyśleć nad rozpoczęciem jakiegoś konkretniejszego ataku tak naprawdę. Z tym, że uważam, że problem jest taki, że nie wiemy, co nas tam czeka. Znaczy, wiemy o wieżach Tesli i tak naprawdę to jest wszystko, co wiemy. Pytanie, czy potrzebujemy więcej chronoczołgów, czy potrzebujemy chronosferę, czy 5 śmigłowców wystarczy, czy nie wystarczy, to są takie pytania. Ważne bym powiedział. Budujmy trochę więcej silosów. Teraz pytanie, czy jak ja tutaj zaatakuję śmigłowcami, to czy mi je zniszczą, czy mi ich nie zniszczą? Czy mają tam jakieś przeciwlotnicze jednostki, czy nie mają? Będą odbudowywać, czy nie będą odbudowywać? To są ważne pytania. Dobra, wychodzi na to, że jednak nie mają tutaj nic, co by mogło spowodować chęć odbudowy. No dobrze. Albo nie mają zasobów. To też dobrze. Okej, wybudujmy sobie jeszcze jeden może chronoczołg. Okej, widzę, że tu idzie ekipa, ale tutaj raczej zostanie powstrzymana bez większego problemu. Wybudujmy sobie jeszcze zamaskowany bunkier. O, nawet za bardzo nie doszli z tego, co widziałem. Sobie zaatakujemy harwestera, w sensie zbieraczkę. Tymi się cofnijmy tutaj. Sobie podjedźmy tutaj. Ło, jaka ekipa, ile piechoty. Ile piechoty i V2, super. Dobra, tymi V2 sobie weźmy. Proszę. Ile piechoty tutaj jedzie, normalnie super. Dobra, gdzie są moje śmigłowce? I czemu nie atakują tego celu? Waiting order. Affirmative. Affirmative.
Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Waiting order. Acknowledged. Okej, okay, potrzebowały odkryć ten cel, żeby go mogły zaatakować. Trochę słabo, ale lepiej tyle niż nic tak naprawdę. I widzę, że teraz zaczyna się problem z zasobami. To taki dość poważny, bo widzę, że na całej mapie nie ma zasobów za bardzo. Dobra, teraz sobie spróbujemy wjechać. Widzę, że nawet nie produkują już za bardzo... O, żołnierzy w sensie, że nie ma, na tyle nie mają zasobów, że żołnierzy nie produkują. Ale jak tak zaraz im dalej pójdzie, to nie będą mieli nawet na wyprodukowanie zbieraczek, tak? Harwesterów, jak ja tu mówię. Tylko, no, teraz najgorszym zagrożeniem są właściwie wieże testy, z tego co rozumiem. Okej, okay. Widzę, że tutaj mają swoje elektrownie, w których w pierwszej kolejności powinniśmy się do nich dobrać. Ewentualnie Tania tutaj wystarczy, by Tania się do nich dobrała. Tania byłaby, Tania by to szybciutko załatwiła. Okej, albo tutaj mamy jednego mistla, a tam gdzieś mamy kolejnego mistla, więc to też może być różnie. Czy Tania mam go wysadzić, czy nie? Dobra, na razie spróbujemy go normalnie rozwalić. Zobaczymy. Nie, no nie ma mission fail, to chyba jest okej. Dobra, zniszczmy sobie to wszystko. Nimi sobie podjedźmy gdzieś bliżej może. Nie wiem, jak się teraz wieżyczki testy zachowają. Dobra, chronoczołgi już jadą. Spróbujmy sobie ją zaatakować, ale widzę, że nic nie da. To zaatakujmy w takim razie normalnie drugą. Mamy 5 śmigłowców, w tym jeden dość mocno uszkodzony. No trudno. No dobra, ale jednego, że tak powiem... Jedną głowicę atomową udało się usunąć, to jest dobra informacja. Okej, widzę, że jedna jednostka została zniszczona. I widzę, że mają tutaj jednostki przeciwlotnicze. No dobra, trudno. Nie będziemy z tego powodu jakoś specjalnie płakać. Musimy sobie dać radę tym czym mamy. Ale nie powinno być problemu, tak mi się wydaje. Czołgów mamy, mamy mechanika jak coś. Raczej na zwykłych medach, czołgach średnich. Nie będę się skupiał, ale myślę, że... na chronoczołgach powinienem się już skupić. Wy sobie staniecie gdzieś tu. Chronoczołgi też niech sobie gdzieś tutaj podjadą. Może to do tego, że nie da rady. No dobra, teleportujmy sobie, dość ryzykowne, ale... zobaczymy, jak to się skończy. Poszczelajmy sobie w takim razie do tych... miejsc. Zobaczymy, jak to się skończy. Dobra, postawmy w takim razie chrono, zwykłe czołgi średnie tam. Widzę, że chrono czołgi wjeżdżając na tyły, właściwie teleportując się na tyły, potrafią zrobić dość duże spustoszenie. Dobra, przetestujmy sobie pod wieżą testy, czy ona dalej strzela, czy nie. Chrono czołgi zawsze możemy wyteleportować, więc to jest dobra informacja. Muszę uważać, żeby tanie nie stracić. Dobra, jak to im zniszczę, to już V2 nie będą budować. Co to za budynek jeszcze? Ale zaraz się dowiem. A chyba wieża testy już nie poszczela. Dobra, wieża testy nie strzela, możemy wjeżdżać.
Affirmative. Reporting. O, to jak im zniszczymy, to jest po chłopach. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. Yes, sir. Affirmative. Dobra, wjedźmy tutaj całkowicie. Yes, sir. Yes, sir. Aj, straciłem chronoczołg, nie tak to miało wyglądać. Yes, sir. Acknowledge. Reporting. Affirmative. Ale misja wykonana, więc... Super! Zniszczyliśmy głowicę. Ta misja była fajna, nieco dłuższa, oczywiście moja skuteczność tragiczna. Misja była nieco dłuższa, ale tak naprawdę wcześniej powinienem tą wieżyczkę zniszczyć Tesli tam na wpłynięciu do zatoki, żeby, no, żeby nie powodowała problemu i żeby posiłki dotarły. No ale cóż, nie wiedziałem o tym, no i niestety skończyło się jak się skończyło. No ale w efekcie daliśmy radę, ekonomicznie zostali rozgromieni w momencie, gdy zostały zniszczone prawie wszystkie harwestery, bądź wszystkie harwestery. Dobra, a z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki serdeczne. Zobaczmy sobie galerię dodatków, pierwotne logo, naturalna wrogość. Jeszcze raz dzięki za kolejny odcinek. Zapraszam na następny. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.